bardzo się ucieszyłem, słuchajcie, że to jest, że będę dzisiaj prowadził ten webinar, bo bardzo rzadko mam takie okazje, żeby połączyć trzy takie elementy tego, czym się zajmuję, to znaczy z jednej strony to, że jestem teoretykiem kultury, teoretykiem literatury czy humanistą cyfrowym, dwa, te kwestie marketingowe i PR-owe w ramach marketingu kultury, którymi się codziennie zajmuję i trzy, to, że sam jestem twórcą tak zwanej literatury mówionej, czyli slamów, czy znanych też gdzieś tam na świecie jako spoken word, więc cieszę się, że tutaj będę mógł poopowiadać o tym wszystkim. No i oczywiście jestem też czytelnikiem i zawsze to potwierdzam, słuchajcie, przy okazji i podkreślam przy okazji pracy z bibliotekarzami i bibliotekarkami, że no de facto ważna część mojego wychowania to, słuchajcie, była lokalna biblioteka. Pozdrawiam serdecznie bibliotekę w Lipiu, miałem ją po drodze do szkoły. No i codziennie udało się skrobnąć jakąś tam książkę, no, które naprawdę pomagały mi w tym moim rozwoju i w zaakceptowaniu tego, że no może czasem sobie inaczej myślę niż ludzie dookoła i dzięki temu, że były książki, ja mogłem znaleźć taką przestrzeń dla siebie, więc za każdym razem, kiedy się zastanawiacie nad swoją pracą, to pomyślcie, że są tam gdzieś ludzie, którzy naprawdę potrzebują tej waszej codziennej pracy. Słuchajcie, a ja przy okazji, przy tego webinaru mam też tutaj do Was pytanie od razu, i tutaj wiem, że Ola Wam zaraz udostępni link na czacie. I moje pytanie to jest: jakie książki z takiej klasyki literackiej, którą lubicie, mają w sobie elementy absurdu? Chciałbym, żebyśmy zbudowali takie wspólne, taką wspólną bibliotekę absurdu. Być może się przyda, być może będzie można ją później gdzieś tam na koniec udostępnić. Wpisujcie tytuły lub tytuły i nazwy twórców tutaj, zobaczymy, co będzie. Link tutaj Ola już, jak widzę, przesłała. Niestety wiemy, że w narzędziu nie można zrobić znaków przestankowych, ale poza tym możecie spokojnie wpisywać takie dzieła pełne absurdu. No jestem bardzo ciekaw, co to będzie tutaj z waszej strony i jak taka biblioteka absurdu w waszym wykonaniu będzie wyglądała. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, co chciałbym dzisiaj wam powiedzieć i na czym się dzisiaj skupimy, no to ja przygotowałem taki siedmiopunktowy program, więc jeśli ktoś się zastanawia, w którym momencie wyjść na kawę, to ja teraz wam czy tam zaparzyć sobie herbatę, to ja w tej chwili powiem wam, jak to będzie wyglądało. Na początku chciałbym, żebyśmy porozmawiali o popularności Szymborskiej na TikToku. Skąd się wzięła taka popularność? Co może powodować tutaj taką popularność? Postaram się włączyć jeden filmik, zobaczymy, czy uda się, czy nie, czy będzie widoczny dźwięk. Jeśli nie, to ja wyślę wam gdzieś też link bezpośrednio na czacie. Później porozmawiamy o różnych grupach odbiorców i ich potrzebach. No i tutaj wprowadzę takie, słuchajcie, rozróżnienie ze świata graczy na hardkorowców i casuali. Pozwólcie mi proszę, ja będę się starał piękniejszą polszczyzną mówić później, ale o takim rozróżnieniu wam nieco opowiem. Później porozmawiamy trochę o nauce czytania i absurdzie w tym momencie. Będę tu mówił nie z pozycji pedagoga, będę mówił z pozycji rodzica. Jak najbardziej rodzica właśnie chłopca, który niedawno sam nauczył się czytać. Dalej będę mówił troszeczkę o społecznościach piszących i czytających i o takim podejściu, w którym według mnie każdy jest twórczy. Później porozmawiamy o pomysłach na działanie, które sami możecie wdrożyć bezpośrednio w bibliotekach. Później nieco o literaturze mówionej, tutaj, choć i wcześniej o niej nieco będzie. A później o tym, jak ja ze swojej perspektywy, i mam nadzieję, że nie potraktujecie tego jako na narzucanie, opowiem, jak widziałbym rolę biblioteki w tym XXI wieku. Zdarza mi się pracować z bibliotekami
Więc powiem wam, to będzie, potraktujcie to jako taką opinię z zewnątrz, która być może wam się przyda w myśleniu waszym, no bo to wy musicie wymyślić ostatecznie, jak ta rola biblioteki wygląda. Więc tak to będzie wyglądało w całości. Mam nadzieję, że tutaj będzie trochę ciekawych rzeczy. Słuchajcie, chciałbym też, żebyście tutaj komentowali, komentowały na czacie cały czas wszystko, co mówię. Nie trzeba się zgadzać. Absolutnie nie trzeba tutaj, nie traktujcie tych moich słów jako świętych. Ja chętniej przybiorę tutaj taką rolę nie eksperta, tylko trickstera, człowieka, który wrzuca gdzieś różne pomysły i absolutnie nie jest tutaj odbudowanie jakiejś hierarchii w żaden sposób, ale słuchajcie, jest nas 90 parę osób, to napiszcie proszę też na czacie, z jakich miast jesteście, jaka u was pogoda. W Lublinie słonecznie, miast lub miejscowości. W Lublinie słonecznie, słuchajcie, fantastycznie, słońce świeci, piękna końcówka września. Jestem ciekaw, jak tam u was. Widzę, że Gdańsk słonecznie i ciepło, Szczecin pochmurno, wreszcie ciut chłodniej, w Warszawie pięknie, Połczyn-Zdrój, Giżycko, Mietków, Łowicz, Wejherowo, Warszawa. Zobaczcie, z ilu jesteście miejscowości, już 95 osób. Dobrze, no to zaczniemy, słuchajcie, od tej naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Ja w tej chwili udostępnię ekran, no i pokażę wam tutaj TikToka. I teraz zobaczcie, na tym TikToku Szymborska to nie jest książka. Na tym TikToku Szymborska to jest filmik i to kiepskiej jakości filmik archiwalny z dołożonymi, no nie najlepszymi napisami. Co my tutaj mamy? Akurat w tej wersji, bo widziałem ich kilka, to jest 3800 samych serduszek tutaj na TikToku, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, słuchajcie, tego filmiku, ale ja widziałem jeszcze większe wersje tego filmika, no bo tak to jest z takimi mediami społecznościowymi, że tego typu archiwalia pojawiają się kilkukrotnie. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Włączę filmik, jeśli nie będzie dźwięku, dawajcie znać. Za chwilkę dam wam też ten link do tego filmiku na czacie. Jest strasznie się straszne i jest straszne. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez prawdy i możemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych uczniów, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz u ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się złagodzisz, nie potrzebny mieszasz lęki? Jest. A więc musisz i słuchajcie, zatrzymam tutaj i to, co od razu wam powiem, wy możecie napisać oczywiście tutaj na czacie, czemu wy uważacie, że stało się to popularne. Ja zwrócę uwagę na komentarze. Mam 13 lat i to chyba najładniejszy wiersz, jaki słyszałem. Mówi ktoś, kto ma w profilu, twierdzi, że jest paktofoniką. Drugiej takiej nie będzie, ona była najlepsza. Pani Wisława zasłużyła na tego Nobla. Przepiękny, dziękuję. Piękny, cieszę się, że Sanach stworzyła piosenkę z tego wiersza. Kochamy cię, Wisława Szymborsko. Przepiękny wiersz, Szymborska, Herbert, poetka z Nagrodą Nobla. Piękny, najcudowniejsza postać, cudowne wiersze, niesamowita po prostu. No i zobaczcie, to się ciągnie dalej i dalej i dalej tutaj. I teraz powiem wam ciekawostkę. Piosenka Sanach była później niż pierwsze filmiki na TikToku, jakie widziałem w tym kontekście. I słuchajcie,
No, ja nie powiem tutaj na 100%, ale uważam, że najpierw była popularność Szymborskiej, potem była piosenka Sanach tutaj. I to też pokazuje taką, wiecie, pewną rzecz, która tutaj się dzieje. Pokazuje to, że my teraz w XXI wieku bardzo mocno szukamy takich bardzo szczerych przeżyć i uczuć. I jeśli zobaczycie to, co się dzieje, jeśli zobaczycie to, co się dzieje tutaj w tym wierszu, to Szymborska sama czyta swój wiersz, myli się w pewnych momentach, ale jej interpretacja tego wiersza jest absolutnie interpretacją kogoś, kto rozumie, o czym mówi. I co więcej, widać, jak wracają pewne uczucia, które tutaj gdzieś Szymborska oddaje w swojej intonacji. Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Jakby mówiła sobie, jakby sobie próbowała wyjaśnić coś bardzo ważnego w tym wszystkim. I zobaczcie, my jesteśmy w XXI wieku, przyzwyczailiśmy się, że literatura to jest tylko ta literatura na stronach książki. Ale tutaj w interpretacji Szymborskiej mamy wiersz, który jest wierszem mówionym, który jest wierszem przeznaczonym do tego, żeby go słuchać. Kiedy byłem na Stolicy Języka Polskiego, festiwalu w Szczebrzeszynie, jeden z ukraińskich poetów czy tłumaczy powiedział tutaj, że popularność w Ukrainie poezji bierze się stąd, że poezji się tam nie czyta, poezji się tam słucha. I zobaczcie, jak zasłuchana była tutaj publiczność. To, co w zasadzie robią ludzie, którzy są autorami takich edycji tutaj tego wiersza na TikToku, to jedyne, co robią, to docinają ten filmik do takiego wymogu TikTokowego. I zobaczcie, rzeczywiście Szymborska wygląda tutaj, jest na takim przybliżeniu. Widzimy z bliska jej twarz. Pewnie w formacie telewizyjnym nie mielibyśmy aż takich zbliżeń. Tutaj to zostało wyedytowane, docięte w ten sposób, że nadaje się na TikToka, ale przez to mamy do czynienia z prawdziwym człowiekiem, który mówi o czymś prawdziwym, co dzieje się u niego bezpośrednio. I ta prawdziwość emocji to jest to coś, co sprawia, że literatura jest, zobaczcie, na nowo odkrywana w jakiś sposób, na nowo czytana. I teraz zobaczcie, moglibyśmy tysiące razy z poziomu autorytetu mówić, że Szymborska jest wybitną poetką, tłumaczyć to, ale taki filmik absurdalnie zaburza jakiekolwiek hierarchię i czyni, ja się śmieję, z Szymborskiej TikTokerkę, czy taką protoslamerkę, kobietę, która czyta wspaniały wiersz, który bezpośrednio trafia do publiczności, bez żadnych pośredników, poza jedynie tym, że mamy tutaj wyedytowane takie wideo. No ale gdyby to było jej własne konto, nie byłoby absolutnie problemu w tym, żeby tego typu tutaj literatura trafiła i znalazła swoich odbiorców i odbiorczynie. I mam to potwierdzone, słuchajcie, ponieważ jeśli wpiszemy na TikToku na przykład właśnie spoken word, to myślę, że bez problemu znajdziemy mnóstwo filmów. Zobaczcie, 22,5 miliona wyświetleń filmiku, który jest takim właśnie wierszem mówionym. Tutaj 7,9 miliona w takim spoken wordowej poezji, ale są też takie, zobaczcie, 3,9 miliona. I słuchajcie, są też już polskie tego typu wiersze czytane tutaj na TikToku. I tu bardzo ważne jest to połączenie człowieka, prawdziwego człowieka, jego emocji i tego, co mówi jako literatura. To nie jest tutaj freestyle, to jest coś, w czym emocje są połączone z człowiekiem. No i chyba takich prawdziwych przeżyć my bardzo mocno szukamy w dzisiejszym świecie, ale też pewnego pocieszenia. Bo Szymborska to, co nam dostarcza, to nie wybitne zasady tego, jak żyć, ale właśnie pewnego pocieszenia w życiu. I to jest, słuchajcie, jedna z pierwszych rzeczy. My często o których chciałbym powiedzieć w kontekście absurdu. My często myślimy, że literatura, żeby działała w jakikolwiek sposób, to ona musi być właśnie tą literaturą wybitną.
Ale kiedy mówimy o wybitnej literaturze, to mówimy o pewnej hierarchii literatury. Nie mówimy o tym, co w literaturze jest najdoskonalszego. Najdoskonalsze jest to połączenie z życiem człowieka bezpośrednie, dobrze napisane, dobrze ujęte i bezpośrednio łączące się z człowiekiem. A to doświadczenie człowieka bardzo często jest absurdalne na tysiące sposobów. I to właśnie dlatego literatura potrafi działać. No i słuchajcie, tutaj dochodzimy właśnie do drugiej kwestii, o której chciałbym tutaj powiedzieć. Słuchajcie, nie każdy czytelnik i czytelniczka będą tacy sami. Na pewno to potwierdzicie. Jestem ciekaw, czy przychodzą do was, dajcie znać, ludzie, którzy czytają Harlekinę. Czy są u was tacy ludzie w bibliotekach? I czy są u was ludzie, którzy na przykład szukają książek, na przykład o tym, jak, co będzie się działo z nami po śmierci? Tutaj. Zobaczcie, wpisujecie tutaj różne rzeczy. Każdy czytelnik jest inny i lubi inną literaturę. Większość książek czytanych w bibliotekach to czytadła. Zobaczcie, tak. I teraz tak. Ja wam mogę powiedzieć, no, że dla mnie mnóstwo literatury to czytadła. Szczerze mówiąc, będąc doktorem nauk humanistycznych, ja skupiam się przede wszystkim na czytadłach, tylko ja będę swoje czytadła traktował troszeczkę inaczej niż człowiek, który dopiero wchodzi w literaturę. Swego czasu, jakiś czas temu, słuchajcie, opublikowałem taki artykuł. To jest artykuł na stronie Content. Wrócę tutaj, być może ktoś będzie chciał przeczytać o hardkorowcach i casualach. No i o co mi tutaj chodziło? Chciałem dać znać tym artykułem, że słuchajcie, no, czytelnicy, tak jak gracze, są na różnym poziomie wtajemniczenia. I to jest tak, że jedni naturalnie będą po prostu bliżej literatury, ponieważ dużo już przeczytali i szukają czegoś innego. Inni tą swoją przygodę z literaturą dopiero zaczynają. Nie ma co wartościować, który z nich, dokładnie tak jak piszecie, są lepsi lub gorsi. Skąd się wzięło hardkorowcy i casuale? W grach jest tak, że są tacy ludzie, którzy będą stawiać sobie przed sobą niemożliwe, zupełnie niemożliwe, słuchajcie, wyzwania. Na przykład będą przechodzić całą grę bez zbroi, bez atakowania, nie wiem, z zawiązanymi oczami. To będą hardkorowcy, ludzie, którzy każdą grę muszą mieć na 100%. Ale są też tacy gracze, którzy są graczami casualowymi, czyli po prostu grają, bo to sprawia im przyjemność. I mi się wydaje, że my bardzo rzadko mówimy o przyjemności, jaką jest literatura. O tym, że czytanie najzwyczajniej w świecie jest pewnym fantastycznym eskapizmem. Wiecie, ten cytat, który z biblioteki pamiętam, kto czyta, żyje 100 razy. Tak naprawdę mam takie poczucie, że rzeczywiście gdybym nie czytał na jeden żywot, byłbym skazany. A wiecie, jeśli po prostu gdzieś tam mam kolejną opowieść, to mam mnóstwo przeżyć ludzkich, mam mnóstwo żyć, nieraz zupełnie niemożliwych, których nie mógłbym przeżyć, a które przeżywam właśnie dzięki temu, że literatura, wiecie, jest nie tylko jakąś hierarchią ważności, ale jest czystą przyjemnością czytania. I to jest kolejna rzecz. Wiecie, potrzeba trochę absurdu, żeby rozbić taką hierarchię przekonania, że są tylko najlepsze rzeczy. Wtedy zachowujemy się tak właśnie, jakbyśmy byli takimi graczowymi hardkorowcami tutaj. Ale nie możemy zapominać o tym, że jeśli chcemy, żeby czytelników mieć gdzieś tam dookoła siebie i pokazać im, czemu my kochamy literaturę, to musimy dać im wejść i czytać takie książki, jakie oni lubią i powoli, powoli, właśnie na poziomie rozmowy, tak jak mówi Marta, przemycić jakąś książkę, polecić coś tutaj, być takim bardziej opiekunem niż nadzorcą takiego czytelnika. I ja wiem, że wy takimi ludźmi rzeczywiście jesteście, ale odpuśćmy sobie tą hierarchię literacką. Nie ona jest w literaturze najważniejsza. Myślę, że najważniejsze znowu jest to, co gdzieś
było tutaj w tym wierszu Szymborskiej. Czy ona łączy się z przeżyciem ludzkim i czy pozwala nam coś fantastycznego dookoła tej literatury przeżyć? Więc pozwólmy ludziom być i hardkorowcami, i casualami. Z drugiej strony, no właśnie, jak nie zaniedbać takiego człowieka, który staje się takim literackim hardkorowcem? No wiecie, w pewnej chwili, chociaż młody byłem, to moje panie bibliotekarki po prostu pozwoliły mi szperać po całej bibliotece i wybierać coś dla siebie. Ja, słuchajcie, czytałem literaturę, która była uznana za bardzo dobrą i czytałem literaturę, która była uznana za fatalną. I u mnie się to mieszało, ale jednocześnie pozwalało mi budować mój własny gust literacki. Nie przepadam za Umberto Eco, może, ale słuchajcie, trzeba mu jedno przyznać. On dobrze rozumiał, że popkultura może prowadzić do powstawania wybitnych dzieł. I mnóstwo jego dzieł nawiązuje jakiś taki romans z popkulturą i nawiązuje do tej popkultury, która się dzieje gdzieś dookoła nas. Jak zobaczymy Mickiewicza, słuchajcie, no to skąd się biorą ballady i romanse? Biorą się z twórczości takiej codziennej, literackiej. Myślę, że to, czym się inspirował Mickiewicz, dzisiaj pewnie byłoby nazwane, słuchajcie, rapem, hip-hopem czy czymkolwiek innym. W tamtym czasie to były po prostu pewnego rodzaju przyśpiewki ludowe, no ale czym one były? To była bardzo autentyczna twórczość, która bezpośrednio dotykała człowieka i jego przeżycia w bardzo mocny sposób, no i służyła do takiej codziennego poruszania się w kulturze. I to też jest kolejna ważna rzecz, że zobaczcie, jakby ci casuale i ci hardkorowcy tworzą razem takie samonapędzającą się machinę. Ja bardzo często lubię mówić, że słuchajcie, bez Ligi Podwórkowej Lewandowskich byśmy nie mieli. I warto sobie o tym pamiętać, że my potrzebujemy zarówno wirtuozów i wirtuozek, jak i potrzebujemy ludzi, którzy po prostu w każdym miejscu na świecie gdzieś tą, wiecie, ducha literackiego podtrzymują. Może pokażę tutaj, bo ja przygotowałem, słuchajcie, taki stosik książek, ale zacznę od książki, której tutaj nie mam, ale autorki, którą bardzo lubię, Urszula Le Guin. Słuchajcie, nie da się rozróżnić, gdzie ona jest czytadłem, a gdzie ona jest wybitną literaturą, bo ona jest jednym i drugim. Zresztą tak samo będzie z Szekspirem, zupełnie, zupełnie podobnie. Pamiętam, jak Jacek Denel kiedyś mówił, że Szekspir w swoich sztukach przemycał zarówno takie najprostsze żarty, jak i największe myśli egzystencjalne swego czasu. I słuchajcie, i bardzo podobnie jest z wielką literaturą. To jest literatura, którą wielu ludzi czytało jako licealiści, licealistki i mówią mi o tym. A ja ją odkrywałem w zasadzie jako człowiek piszący swój doktorat i później będący już doktorem nauk humanistycznych. I muszę wam powiedzieć, że to jest te książki mają fantastyczną podbudowę filozoficzną i są bardzo głęboką krytyką rzeczywistości i obrazem świata. Ale co tam się też dzieje? W książkach Le Guin na przykład mamy całe planety, w których trzeba zachować pewne opowieści ludzkie, bo ta opowieść ludzka okazuje się czymś tak fundamentalnym w tej kulturze, że jeśli ją wyciąć, to ta kultura staje się bezduszna. Jak poczytacie książki Le Guin, to tam jest ratowanie całych bibliotek. I to jest, myślę, bardzo ważne, słuchajcie, że pomiędzy tą kulturą ludową, a tą kulturą, wiecie, wybitnych intelektualistów, intelektualistek, przejście jest bardzo płynne. Tak samo jak pomiędzy hardkorowcami i casualami, przejście jest bardzo płynne i to jest generalnie decyzja kogoś, kto chce się dalej zagłębić albo zostać gdzieś wcześniej, ale kto potrzebuje w swoim życiu opowieści. Te opowieści są bardzo ważne. My nieustannie, słuchajcie, często pracuję nawet z biznesem, czy wiecie, z jakimiś, czy obserwuję mnóstwo ludzi. Ciągle ktoś posługuje się anegdotą. Ciągle ktoś posługuje się opowieścią do tego, żeby tworzyć pewne wartości kulturalne, żeby tworzyć pewien świat.
I nieraz, słuchajcie, jedyną też obroną przed takimi hipnotycznymi, bardzo mocnymi narracjami jest właśnie co? Absurd. Wyśmiewanie niektórych sytuacji, satyra, to też jest bardzo mocna opowieść, która w jakiś sposób rozładowuje tę sytuację i pozwala nam na nowo układać ten świat wartości. Więc ta kolejna rzecz, którą chcę powiedzieć, to właśnie hardkorowcy i casuale. Przemyślmy to, czy potrzebujemy hierarchii w literaturze, czy lepiej postawić na trochę przyjemności. Wszystko to racja, ale smuci mnie na przykład nadprodukcja książek, które wtłaczają kobiety w jedną narrację, cukierkowe, naiwne opowieści o poszukiwaniu miłości. Tak, ja się też zgadzam z tą kwestią. U nas na początek czytana jest literatura lżejsza, ale potem podsuwamy czytelnikom książki o różnorakiej tematyce, czasem całkiem trudne literaturę faktu. Niektóre podobają się im, sami tego nigdy by nie wzięli. I to jest tak, słuchajcie, zdecydowanie tutaj, zobaczcie, bardzo fajne jest to przejście i tutaj rola bibliotekarza, który podpowie, słuchajcie, tutaj też mamy o losie kobiety, ale ten los kobiety może być troszeczkę inny. Zdecydowanie, wiecie, może być nadprodukcja, która będzie tworzyła pewne jeden rodzaj wartości, a gdzieś tam inny zupełnie ignorowała. I myślę, że tutaj jest fantastyczna rola bibliotekarzy, bibliotekarek, żeby się zastanawiać właśnie, które tutaj jeszcze możemy podrzucić, co jeszcze możemy podrzucić, co będzie dla takiego czytelnika czy czytelniczki ciekawe. No ale zobaczcie, to też jest wyzwanie właśnie na poziomie wydawnictw, żeby nie produkować tylko czegoś, co podtrzymuje jedną taką, wiecie, opowieść, taką wygodną, a nie tworzy innej. Ale też, słuchajcie, tyle lat pracując w książkach i w literaturze, ja widzę, że to nie jest tak, że słuchajcie, tylko i wyłącznie ta lukierkowość gdzieś tam wygrywa, bo to jest tak, że mnóstwo książek eksperymentuje po kawałeczku właśnie z tym, co może opowiedzieć. Nieraz ja myślę, że to bardzo ważne, żeby zabrać czytelnika czy czytelniczkę tam, gdzie on jest, i dopiero prowadzić go do tego miejsca, gdzie chcielibyśmy, żeby doszedł czy doszła, a nie próbować z drugą stronę, to znaczy z katedra gdzieś tam iść od tego, gdzie my jesteśmy i oczekiwać, że każdy tak jest. Ja wiem, że każdy taki będzie. Ja wiem, że oczywiście, słuchajcie, wy tak nie robicie i dobrze rozumiecie tutaj to, o czym ja gdzieś mówię. W międzyczasie, słuchajcie, okazało się, że nas jest już ponad 100 osób tutaj, więc dzięki bardzo, że słuchacie. No i teraz chciałbym właśnie przejść kawałeczek dalej do tego, skoro mamy właśnie hardkorowców i casuali, jak jest z tą nauką czytania i przechodzeniem przez różne poziomy? Słuchajcie, my oczywiście naszemu synowi czytaliśmy Dzieci z Bulerbyn, czytaliśmy Mikołajka, teraz uzupełniamy nasze gardła troszeczkę już zdarte tym czytaniem literatury audiobookami i te audiobooki często gdzieś tam u nas jeszcze są puszczane, no ale dużo razy przeczytałem te Dzieci z Bulerbyn, czy Akademię Pana Kleksa, czy cokolwiek innemu naszemu synowi, który w tej chwili jest już 7-latkiem. Ale poprosiłem go, żeby pożyczył mi, słuchajcie, jedną z książek, bo jeśli mówimy o absurdzie, tutaj w zasadzie dwie książki poprosiłem go, żeby wyciągnął ze swojej biblioteczki, więc wybraliśmy razem tutaj dla was. I słuchajcie, najpierw coś, na czym nauczył się czytać. To są komiksy z Kaczorem Donaldem. My często, słuchajcie, nie doceniamy siły komiksu. Ale jak to było u mojego syna? No, oczywiście najpierw mu czytaliśmy. Później, no, ponieważ ja czytałem w dzieciństwie Kaczory, no to pomyślałem, a zaeksperymentujemy z Kaczorem. Spodobało mu się, gdy czytałem. Ale później zaczął pytać o poszczególne literki. No i później najpierw zajął się onomatopejami. A potem zaczął mnie poprawiać. Tato, tam nie było au, tam było ała. A później chciał się dowiedzieć, co jest na obrazkach. I tak powoli, powoli zaczął składać słowa. I on w tej chwili, słuchajcie, nauczył się czytać sam, co najwyżej przy naszej pomocy. Tyle w tym naszej gdzieś zasługi.
I słuchajcie, doceniajmy taką rzecz, że czytanie jest pewną umiejętnością. I teraz tak, moglibyśmy, wiecie, katować dzieci najwyższą literaturą, najwspanialszą literaturą. Często to jest taka, którą my uznajemy za najwspanialszą, tak? Ale jak się zastanowimy, to zobaczcie, jak ja się zastanawiam, czemu mój syn się nauczył czytać, bo chciał wiedzieć. I to jest najfajniejsza rzecz dla rodzica, jeśli okazuje się, że dziecko uczy się czytać, dlatego że samo chce coś, czegoś się dowiedzieć. Co tam jest na tym obrazku? Bo to znaczy, że ono jest ciekawe świata, jakiej rzeczy nie zepsuliśmy w tym naszym wychowaniu. Więc pozwoliliśmy mu pójść w tą stronę, która mu się spodobała. I teraz wiecie, no, nasz problem jest taki, że tych Donaldów, no jakby to mieszkanie nie jest nasze, nie jest największe, więc no jakby jest tylko określona liczba, którą można trzymać. Przydałoby się więcej komiksów. Później oczywiście były Asterixy, kolejne rzeczy, ale to, co jest fantastyczne, to to, że te śmieszne, zabawne historyjki są też świetnie napisanymi historyjkami. I słuchajcie, nie jedna historyjka tutaj jest, ma mnóstwo żartów, które odczyta dorosły, nawiązań do wielkiej literatury, nawiązań do popkultury. Ile tutaj jest nawiązań do Star Treka, mojego ukochanego, ile tutaj jest nawiązań do klasyki literatury, nawet w nazwach, tytułach. Ile tutaj jest nawiązań do wybitnych dzieł tutaj. Dziecko ma tutaj przegląd przez całą współczesną kulturę, nie tylko kulturę słowa, ale też tą kulturę wizualną, właśnie za pomocą takiego postmodernistycznego dzieła, jakim jest komiks. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Ale słuchajcie, jest jeszcze druga rzecz, no bo my wychowujemy te dzieci na grzeczne, ale jest też coś innego, co jest potrzebne dziecku, to znaczy, wiecie, pewna niezależność i niegrzeczność. Wiecie na pewno, o co mi chodzi. To może być, wiecie, pipi poń poszanka, ale to mogą być też takie książki. Ja bardzo wam polecam. Przeczytaliśmy ich naprawdę dużo. To jest cała seria 91-piętrowy domek na drzewie i on jest, wiecie, ciągle się powiększa ten domek na drzewie. I to są absurdalne historyjki, w których, słuchajcie, rekiny odgryzają ręce albo i głowy. Podróżują w czasie twórcy tej książeczki. Mamy mnóstwo nawiązań metaliterackich. Dzieje się cały czas coś niesamowitego, coś niepoprawnego, coś dziwnego absolutnie, ale ten absurd, który jest w tej książce graficznej, słuchajcie, działa fantastycznie, bo dziecko się śmieje i rodzic się śmieje i mają razem wspólne takie przeżycie, a jednocześnie dziecko poznaje taki świat, w którym pewna twórczość, ta pewna twórcza natura nie jest skrępowana i po fragmencie gdzieś tam przekracza te normy, wiecie, zachowania, tak? No pomyślcie sobie o domku na drzewie, który ma u siebie basen z rekinami na jednym z pięter, tak? To jest tego typu absurd. Książka jest Andy'ego Griffitha z ilustracjami Terry'ego Dentona, Piętrowy domek na drzewie. Słuchajcie, fantastyczna rzecz, zupełnie absurdalna, ale fantastycznie ucząca też tego, że można być twórczym, nieskrępowanym i żyć po swojemu w jakiś sposób. I to myślę, że to jest fantastyczne też w literaturze absurdalnej, że ona podważa, wiecie, taką zwyczajność naszego codziennego świata, a przez to, że podważa tę zwyczajność, pozwala nam nieco bardziej czuć się swobodnie i poczuć się tym, że jesteśmy wolni jako my sami. No dobrze, więc mamy tę naukę czytania za sobą. Swoją drogą u mnie w domu były książki, o których ja, słuchajcie, nie wiedziałem. A może wy znacie taką absurdalną literaturę dla dzieci? Podzielcie się zresztą w komentarzach tutaj, czy w komiksy, które się u was sprawdziły. Piszcie też w komentarzach tutaj jak najbardziej. Ja, słuchajcie, gdzieś tam w podstawówce nie wiedziałem o tym, że te książki są trudne, więc zobaczcie, jak sprałem Stanisława Lema jeszcze na poziomie podstawówki. No, dla mnie to były ciekawe opowieści, absurdalne zupełnie, ale ja nie wiedziałem, że ta literatura jest trudna.
Ta literatura po prostu gdzieś u mnie leżała, natomiast do dzisiaj, wiecie, pewien humor Lema, myślę, jest ważną częścią mojej osobowości. Tutaj i skonstruował po części człowieka, jakim jestem, Grzegorza Jędrka, takiego, jaki jest i takiego, który gdzieś tam potrafi być ironiczny w stosunku do świata. I właśnie dzięki temu, że ten lem gdzieś tam, słuchajcie, u mnie leżał. Więc da się nieraz po prostu tym, że ta literatura gdzieś dookoła nas jest, zainteresować literaturą i pozwolić wybrać sobie pewną literacką ścieżkę dookoła. No dobrze, wiemy już o przeżyciu takim, wiemy o hardkorowcach i casualach, porozmawialiśmy trochę o absurdzie w kontekście budowania takiego nowego czytelnika i jak on może się przydać tutaj. Dzięki za wszystkie polecenia książek, które gdzieś tutaj podrzucacie. To ja chciałbym teraz powiedzieć Wam coś takiego, co jest może nieoczywiste, ale myślę, że wyda się Wam wszystkim oczywiste i jasne, kiedy wypowiemy to na głos. Ja uważam, że każdy jest twórczy. Że my za bardzo skupiliśmy się na takim, wiecie, produkowaniu geniuszy i geniuszek. To nie jest tak, że my potrzebujemy tylko i wyłącznie idealnych, najpiękniejszych ludzi. Słuchajcie, wielkie nagrody literackie potrafią być paraliżujące. Znane przykłady, kiedy ktoś dostaje Nobla i przestaje pisać na dłuższy czas, bo jest sparaliżowany ciężarem autorytetu, który otrzymał, czy otrzymała. Nieraz ten ciężar bycia geniuszem i geniuszką nie jest dobry dla kogoś, kto zaczyna. Bo wiecie, mamy już niejednego twórcę i twórczynię, którym powiedziano, że są genialnymi dziećmi. I wiecie, stamtąd jest bardzo trudno unieść dalej tę swoją sławę. Nikt nie jest psychicznie przygotowany do bycia geniuszem w młodym wieku. Można być, słuchajcie, uznanym za geniusza, ale dalej się jest nastolatkiem, dalej się jest dzieciakiem, dalej się jest, wiecie, kilku dwudziestoparolatkiem czy dwudziestoparolatką. I to wcale nie jest łatwe być, wiecie, cudownym dzieckiem w jakiejkolwiek dziedzinie. Więc to, co myślę, jest tutaj też bardzo ważne, to, żebyśmy nie próbowali, słuchajcie, skupiać się na wybitności, ale na tym, żeby każdy i każda mogli się spełniać ze swoją twórczością. No i słuchajcie, teraz chciałbym Wam powiedzieć o tym, dlaczego poezja to nowy brokat. Powiedział tak, słuchajcie, jeden z moich ulubionych, bardzo niszowych jeszcze, ale mam nadzieję, że coraz bardziej popularnych podcastów. Podcast Halo to Rewers. Dwie dziewczyny, Joanna Jastrzębska, Katarzyna Kozak, prowadzą, słuchajcie, fantastyczne rozmowy z poetami, poetkami, slamerami i slamerkami. No i właśnie w pewnej chwili powiedziały, że poezja to nowy brokat. I jak ja rozumiem to hasło? Wiecie, ten brokat w kulturze, no, mógł się wziąć na przykład z serialu gdzieś tam Euforia, który bardzo dobrze oddawał gdzieś tam, wiecie, taki serial, kolejny z seriali pokoleniowych. Każdy miał swoje, to najmłodsze pokolenie gdzieś tam też ma swoje, no ale szybko przeszedł do, wiecie, makijażu, szybko przeszedł do takiego codziennego życia. Ale zobaczcie, jak fantastyczne jest, jeśli młodzież to swoje przeżycie codzienne, czy wiecie, młodzi ludzie, młodzi dorośli, czy młode dorosłe zapisują gdzieś jako swoje przeżycie własne właśnie w literaturze. I słuchajcie, ja mam mnóstwo literackich znajomych, nie najbardziej, wiecie, takich, którzy dostali nagrodę, ale też takich, którzy nie dostali jeszcze żadnych nagród. Ja uwielbiam ich Instagramy, na których są wrzucane wiersze. Ja uwielbiam spotkania, na których oni czytają swoje wiersze. I słuchajcie, ja wam pokażę właśnie takie spotkanie, jak może wyglądać. Jak może wyglądać spotkanie, na którym nie oczekujemy, że będzie tylko jedna wybitna osoba, ale na którym będzie otwarty mikrofon. I zobaczcie, to jest właśnie
To jest właśnie takie spotkanie. I zobaczcie, mamy tutaj mnóstwo młodych ludzi pijących kawę, herbatę, spotykających się ze sobą najpierw na spotkaniu literackim, a później na tak zwanym otwartym mikrofonie, na którym ludzie najzwyczajniej w świecie czytają swoje wiersze innym ludziom. Nie ma żadnych nagród, żadnych zwycięzców, żadnych przegranych, a jednak ludzie spotykają się, żeby tworzyć literaturę i pisać literaturę. Bardzo doraźną nieraz. Zobaczcie tutaj, jak fantastyczna właśnie może być taka literatura, w której właśnie ludzie spotykają się razem, żeby czytać. I żeby wam pokazać, bo pewnie powiecie, ale to się może nie sprawdzi w instytucji publicznej, no to tutaj zobaczcie Muzeum Józefa Czechowicza we współpracy właśnie z takimi środowiskami, jak to środowisko rewersowe. Zaraz wam tutaj pokażę jedno z takich spotkań. Mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, są dość aktywni na Facebooku. Ale widziałem tutaj ostatnio tak zwany otwarty mikrofon właśnie wewnątrz. Oj, nie mamy tutaj bezpośrednio, może fotorelacja będzie na samym wydarzeniu. O, zobaczcie, tutaj kolejne takie wydarzenie, gdzie ludzie po prostu, to niestety nie to, słuchajcie, ale być może uda się mi znaleźć jeszcze później właśnie to wydarzenie, w ramach którego, a wiem, pewnie będzie na Fundacji Heuresis. Przepraszam na chwilkę, przerwę, powiem tylko, że mamy kilka głosów z czatu, że troszkę słabo słychać. Ja słyszę ok, ale może to ze względu na po prostu moc mojego głośnika. Czy jest szansa, żebyś może mówił głośniej albo bliżej Jasne. Mikrofonu? Będę się starał jeszcze tutaj głośniej, bliżej mikrofonu. Już momencik, mam nadzieję, przybliżyłem w tej chwili, słuchajcie, mam nadzieję, że się uda. Sprawdziłem jeszcze swoje ustawienia, ale są normalne, postaram się jeszcze tutaj. O, super, dobra. Jak jestem bliżej, to słychać. No i znowu zobaczcie, to samo otwarty mikrofon i ludzie, którzy spotykają się, czytają, chcą słuchać i uważają, że poezja może być czymś modnym. Tak naprawdę zobaczcie, to od nas zależy, jak my do tej poezji tutaj podchodzimy. Poezja może bardzo dobrze wyrażać jakieś kolejne pokolenie, ale znowu, ona nie może przyjść, wiecie, z góry w żaden sposób, nie może być nadaną, o to najwybitniejsza literatura. Jeśli, słuchajcie, mamy tylko dojrzałych poetów i poetki, no to tylko dojrzałe osoby będą przychodzić tutaj na takie spotkania. Młoda literatura potrzebuje młodej literatury, ale młoda literatura też potrzebuje przyjść i przeczytać innym, żeby się rozwijała. Młoda literatura potrzebuje tego, żeby była okazja, żeby poczytać swoje wiersze. Pamiętam, jak ja zaczynałem przygodę z literaturą, to wiecie, pojawiły się pierwsze portale literackie i wiecie, co wtedy mówili? Ironicznie sobie żartowano, że jest więcej piszących niż czytających literaturę. Ale to jest dla mnie ciekawe, że wiecie, nikt w sporcie nie mówi, o, ale to głupie, że jest więcej grających w piłkę niż oglądających piłkę. Czy my naprawdę chcemy takiej opowieści o literaturze? To jest fantastyczne, że mamy wybitnych twórców i twórczynie, ale czy nie jest cudowniej, że mamy też lokalnych twórców, twórczynie i takich ludzi, którzy piszą codziennie, których nie nadążymy za ich twórczością literacką, bo ona jest doraźna, codzienna, ona codziennie opowiada, bo ja jestem przekonany, że stąd da się wybrać mnóstwo fantastycznej literatury. Ona nieraz będzie absurdalna, nieraz nie będzie do końca doszlifowana, bo czemu by miała być w sumie? O to chodzi w literaturze, żeby ta literatura oddawała jakąś naszą codzienność, oddawała to, że my chcemy być, że my, nas coś boli, nam na czymś zależy, my czegoś chcemy, chcemy coś pokazać ludziom, o czymś opowiedzieć ludziom. To się da zrobić w każdym mieście i pewnie każdy, kto miał u siebie warsztaty literackie, wie, jak fantastyczni ludzie na takie warsztaty przychodzą. Dajcie im jeszcze okazję poczytać razem. Są noce bibliotek. Ja na nocy bibliotek występowałem na slamie w bibliotece dawno, dawno temu i słuchajcie, było to fantastyczne. A skoro jesteśmy przy slamie, to słuchajcie, ja nie wierzę
w koniec literatury i tego, że ludzie przestają czytać. Wiecie, czemu nie wierzę? Bo jestem na ogólnopolskich mistrzostwach slamu i tam kilkaset osób podnosi takie karteczki, żeby i ogląda, no kilkaset przesadziłem, ale tam było chyba około 300 osób na sali, które oglądają, dają ogólnopolskie mistrzostwa slamu poetyckiego, tak? Ogólnopolskie mistrzostwa, na których ludzie mówią literaturę. I zobaczcie, jakie tu są fantastyczne rzeczy. Jest mnóstwo absurdalnej literatury tutaj. Rutka Zydel, fantastyczna, humorystyczna, a jednocześnie bardzo zaangażowana w rzeczywistość, twórczość. Ale z drugiej strony na przykład Ola Korczak, która mówi na bardzo głębokich emocjach. Magdalena Walusiak, która będzie gdzieś swoje emocje zapisywała, ale też, wiecie, dudniła głosem w różny sposób. Mnóstwo ludzi, którzy piszą i cieszą się literaturą, zobaczcie, w najróżniejszym wieku. To nie ma tutaj takiego powiedzenia, że będą tylko i wyłącznie, wiecie, mężczyźni, tylko i wyłącznie kobiety, czy tylko i wyłącznie jedni. Tutaj mamy człowieka, który tutaj jest slamerem, a zaraz będzie raperem gnomem. Tutaj mamy kolejnych ludzi, którzy są, wiecie, warszawiakami, się definiują, albo definiują się właśnie jako twórcy, tutaj nauczycielkę, jedną z nominowanych do tytułu nauczyciela roku. Dzięki Fundacji Kulturakcja oni wszyscy się spotykają i pokazują właśnie tak Mara Śmierkowska tutaj, islamer Wojtek Kobus, znany też jako Smutny Tuńczyk. I znowu, zobaczcie, absurdalna twórczość, która opowiada o bardzo ważnych emocjach i o tym, co się dzieje z człowiekiem. Nieraz ludzie właśnie po takich slamach, przepraszam bardzo, mówią, że właśnie taka twórczość to jest twórczość, to jest taka twórczość, która tworzy bardzo mocno taką rollercoaster najróżniejszych emocji. Ludzie śmieją się, płaczą i no, dzieje się w nich bardzo, bardzo dużo. Jestem też spokojny o literaturę nie tylko ze względu na slam. Jestem też spokojny o literaturę ze względu na twórczość młodych ludzi. I słuchajcie, jeśli chodzi o młodych ludzi, ja sprawdziłem ostatnio, nie wiem, czy sprawdzaliście kiedyś, jakie książki są najbardziej popularne, jakie strony są najbardziej popularne pod kątem tutaj, pod kątem czytania literatury w Polsce. Ja wam zaraz pokażę, jakie te książki, jakie te witryny internetowe literackie w Polsce są najbardziej popularne. Macie jakieś pomysły, co to może być? Zanim coś pokażę. Słuchajcie, udostępnię tutaj i czytam tutaj coś fantastycznego w komentarzach, jeszcze tylko muszę to przeczytać teraz. Dużo osób zgłosiło się do konkursu recytatorskiego również własnymi utworami. No właśnie, pozwólmy ludziom być twórczy, a nie liczmy na to, że połączą się od teraz z twórczością kogoś sprzed 200 lat. Oni się połączą z tą twórczością, kiedy to będzie potrzebne dla nich w literaturze. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Lubimy czytać pierwsze, drugie, Archive of Our Own. To są wyniki dla Polski, tutaj portalu SimilarWeb. Trzeci to jest Wattpad, później Bonito. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Archive of Our Own i Wattpad. Co to są za platformy? To są platformy z tak zwanym fanfiction. To znaczy młodzi ludzie piszą literaturę na podstawie swoich ulubionych tutaj franczyzm popkulturowych. Zobaczcie, jeśli na Archive of Our Own sprawdzałem tutaj, zobaczymy, ile jest tych opowieści, no to w języku polskim takich fanfiction, ale też różnego typu literatury właśnie pisanej przez młodzież i dla młodzieży jest około 15 tysięcy pozycji. Ile spośród nich jest w tej chwili zapisanych, wiecie, w Bibliotece Narodowej? Ile z nich jest zarejestrowanych dla przyszłości i co się stanie z tą literaturą, kiedy, wiecie, takie portale znikną?
bo to jest twórczość młodych ludzi i dla młodych ludzi. Oczywiście tutaj pokażę drugą taką książkę. No niestety nie chcę się tutaj logować, ale słuchajcie, taka druga taki drugi portal to jest Wattpad i tam też jest olbrzymia, naprawdę olbrzymia społeczność czytelnicza i pisząca. No i o czym jest ta twórczość? No oczywiście o wyzwaniach młodych ludzi. I teraz jak to ma się do absurdu? No słuchajcie, ta twórczość nieraz jest absurdalna. I ta twórczość ma swoją własną poetykę i ta twórczość jest o tym, o czym nie mogą często młodzi porozmawiać z dorosłymi. O czym? Na przykład o tym, jak wchodzą w swoje życie, wiecie, gdzieś tam miłosne. Jest tam cała masa takiej literatury. Dlaczego? No bo z dorosłymi nie zawsze jest jak przegadać te sprawy. Ale można znaleźć literaturę, która gdzieś tam będzie opowiadała o tych budujących się uczuciach, o tym mózgu, który wchodzi w dorosłość i uczy się tej dorosłości na rozpaczliwe sposoby. I dlatego taka literatura będzie bardzo popularna wśród młodych ludzi i nie dziwmy się temu, skąd oni mają brać wartości, doświadczenia, przegląd tego tutaj. Ja się nie dziwię, bo myślę, że do dzisiaj, słuchajcie, jedną z najpopularniejszych lektur w szkole będą Cierpienia młodego Wertera. Nie wiem, czy dobrze, ale też pierwszy krok w chmurach. Tak? Dlaczego? Bo one opowiadają o młodych ludziach. Opowiadają o tym, co się dzieje, kiedy ta miłość się pojawia i opowiadają o tym brutalnym świecie dookoła takich ludzi. I nie trzeba się dziwić, że oni to swoje przeżycie właśnie w tego typu literaturze gdzieś tam pokładają. Czy to jest dobra, czy to jest zła literatura? Ta literatura jest taka, jaka może być u, wiecie, osób amatorskich, które no, próbują tworzyć literaturę i które nie bardzo mają dużo źródeł o tym, jak tą literaturę tworzyć, nie bardzo dużo mają opieki nad tym, która by rozumiała, jak konstruować tą literaturę, bo słuchajcie, creative writing, kreatywne pisanie czy twórcze pisanie w Polsce to ciągle nie są bardzo popularne rzeczy. To ciągle jest, wiecie, pisanie bardzo mocno pod krytykę, pod główne nagrody, pod bardzo ciężkie tematy, ale nieraz nie tematy, które dotykają bezpośrednio młodzieży. I to jest problem i absurd gdzieś tam dookoła literatury, ale zobaczcie, że młodzież sobie z tym poradziła i my mamy nowe pokolenie czytających, tylko niekoniecznie mamy ich u siebie. Co więcej, no właśnie, lubimy czytać. Zobaczcie, co nam pozwoliło. Lubimy czytać pozwoliło nam być hardkorowcami czy casualami, pozwoliło nam mieć swoje półki z książkami, pozwoliło nam zapisywać, jaką literaturę lubimy, jakiej nie lubimy. To jest odpowiednik tego, co dzieje się na przykład w Filmwebie tutaj do tutaj odnośnie, wiecie, odnośnie filmów właśnie. To nie jest tak, że my nie mamy krytyki literackiej. My mamy społeczną krytykę literacką. My mamy ludzi, którzy piszą recenzje, całą masę ludzi, którzy piszą recenzje i którzy oceniają literaturę na swoje własne potrzeby. Ta krytyka bardzo mocno się uspołeczniła, a co wiecie, w środowisku literackim co roku słyszę o kolejnym kryzysie krytyki. Wiecie, ja już też przestałem czytać kolejną krytykę i nie twierdzę, że ona nie jest potrzebna. Na pewno są ludzie, którzy jej potrzebują, ale ja już też przestałem czytać kolejną krytykę, która jest wielkim, bardzo, bardzo długim traktatem filozoficznym. Bo w pewnej chwili zacząłem zauważać, że w tego typu krytyce argumenty są ciągle takie same, tylko słowa takie piękne. I może my po prostu powinniśmy przemyśleć, jaka jest nasza rola w budowaniu społeczności literackich. I wiecie, to jest fantastyczne, że my możemy tworzyć dookoła siebie lokalne społeczności literackie. Nie zapomnę tego, kiedy pojechałem do Łasku i poprowadziłem tam slam prawie że, słuchajcie, dla takiej społeczności seniorskiej. Ale skąd ona się wzięła? Ona wspominała lokalnego twórcę, który dbał o to, żeby rok w rok były tam warsztaty literackie. Żeby rok w rok była tam grupa twórcza.
To jest wysiłek animatorów i animatorek lokalnych, którzy budują takie społeczności. Nieraz te społeczności są wyśmiewane, niedoceniane, wiecie, przez taką ogólną twórczość literacką. Nie zapomnę niejednego, nawet to jest zapisane, wiecie, u twórców, którzy no, wyśmiewają taką codzienną twórczość kultury. Ale czy kultura jest od tworzenia, czy tylko odbierania? Bo jeśli jest tylko od odbierania, no to wiecie, Netflix, zamawianie książek, oczywiście, że mi tutaj wystarczy. Ale jeśli jest to też od tworzenia, to my musimy pozwolić na to, żeby ta twórczość miała swoją społeczność. I to jest coś bardzo, bardzo ważnego w tym kontekście właśnie tworzenie i pozwolenie sobie na tworzenie takich społeczności tutaj. Więc to są takie rzeczy, które tworzą też fantastyczną społeczność na różne sposoby. I chciałbym tutaj wam pokazać właśnie też takie osoby, które są waszymi sojusznikami, sojuszniczkami. Słuchajcie, wy nie potrzebujecie influencerów, którzy się zajmują czymś innym. Wy macie swoich influencerów. Zobaczcie tutaj, podcast Zamorski. Ktoś by pomyślał, że kogo w Polsce może zainteresować literatura karaibska, ale jest o tym podcast, jest bardzo silna tutaj społeczność skupiona dookoła Olgi Godlewskiej i Bartosza Wójcika, którzy o literaturze karaibskiej rozmawiają. Dla hardkorowców polecam oczywiście raport z literatury Agnieszki Budnik. Sam nie słucham, ale wiem, że jest cała społeczność, która bardzo lubi ten podcast za właśnie intelektualne, literackie rozmowy tutaj o literaturze. Osobiście uwielbiam Halo to Reverse. Mam nadzieję, że ten podcast będzie bardzo mocno gdzieś tam popularny, dlatego że słuchajcie, jest to podcast, który no, świetnie opowiada o ludziach tworzących literaturę i o tym, jacy oni są. I to jest też fantastyczne. Rozmowa jest przy literaturze, rozmowa jest z twórcą, twórczynią i to są rozmowy, które same w sobie są fantastycznym przeżyciem literackim tutaj i dlatego też bardzo serdecznie ten podcast polecam. Jest, słuchajcie, cała masa twórczości literackiej na TikToku, na Instagramie. Ci ludzie są odłączeni od takich ogólnych, wiecie, ich nikt nie zaprasza na spotkania literackie, ich nikt nie zaprasza, mimo, wiecie, wielkich społeczności tutaj. Zobaczcie, wpiszemy wiersze i zobaczcie, mamy całą masę ludzi, którzy czytają swoje wiersze gdzieś tutaj, wybitne lub nie, ale po kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda taki filmik i mamy tę literaturę tutaj. Czy będziemy, wiecie, wpiszemy wiersze, tu naszykowałem How to Reverse jeszcze z innego powodu, ale wiecie, wpiszmy wiersze i jeśli się tutaj zastanowimy, to jest tutaj masa ludzi, którzy, zobaczcie, czytają wiersze, piszą wiersze i są zafascynowani literaturą, ale są też twórcami i twórczyniami. Ten obieg gdzieś nam uciekł w tej, wiecie, całej pogoni za najwybitniejszą literaturą. Ja uważam, że tam jest też mnóstwo bardzo, bardzo ciekawej literatury i przede wszystkim każdy z nas, podejrzewam, że każde miasto i miasteczko ma takich piszących u siebie i tą społeczność może u siebie zbudować jak najbardziej. Właśnie korzystając z takich, wiecie, ludzi, twórzcie razem z Bookstagramem, z BookTokiem, z podcastami swoimi. Wchodźcie we współpracę z lokalnymi fundacjami, z lokalnymi piszącymi grupami i tak dalej. To będzie fantastyczna przygoda literacka i fantastyczna akademia. Ja myślę, że po prostu stworzy mnóstwo takich, wiecie, czegoś na wzór akademii piłkarskich, co też spowoduje, że będziemy mieli, że wiecie, tak jak się mówi o literaturze iberoamerykańskiej, jak mówi się o literaturze czeskiej, jak mówi się o wielu innych literaturach, że będzie się mówiło, kurczę, mamy złote pokolenie literatury polskiej i nie wiemy skąd się wzięło. A ja będę wiedział, skąd się wzięło, bo drodzy bibliotekarze i bibliotekarki będą tutaj gdzieś tą literaturę wspierały.
No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz a propos Halo to Reverse chcę tutaj pokazać. Zobaczcie fantastyczne kolaże. I zobaczcie, jak ta tradycja Szymborskiej tworzącej kolaże, absurdalne nieraz, pojawia się tutaj gdzieś dalej. Ja znam mnóstwo takich twórców i twórczyń, którzy tworzą literackie kolaże. Tutaj do każdego odcinka podcastu taki kolaż został stworzony właśnie z fragmentem czyjejś twórczości. I zobaczcie, ile tutaj mnóstwo absurdu, ile mnóstwo porządku, jak całe mnóstwo porządków literackich tutaj jest gdzieś dookoła tego. I to jest znowu twórczość bardzo współczesna, ale twórczość, która też nawiązuje jakiś dialog z tym, co działo się do tej pory tutaj. Zobaczcie, Herta Miller wydała takie kolaże. Szymborskiej kolaże znamy oczywiście. Na pewno nie trzeba wam mówić o Loeziach, bo pewnie już są dobrze znane u wielu osób jako, wiecie, taka zabawa krótkimi formami literackimi. Literaturą można się bawić. Ona może być pewnym absurdem codzienności. I taka zabawa potrafi dawać naprawdę fantastyczne, artystyczne wyniki, o ile właśnie pozwalamy na to, żeby była zabawą, bo wiecie, w artystycznym działaniu jest mnóstwo z zabawy. W artystycznym działaniu jest mnóstwo z małego dziecka, które poznaje na nowo, które wszystko kwestionuje, przed wszystkim się buntuje. To jest, wiecie, pewna literacka odwaga. Jak ja się zastanowię, słuchajcie, to takiej literackiego absurdu jest mnóstwo w literaturze. Tutaj Sixin Liu, Ciemny Las, książka nieraz przerażająca, bardzo mocno uznana, ale są takie fragmenty, które, słuchajcie, są absolutnie absurdalne w tej książce. To są absurdy nie do pomyślenia, połączone z najnowszymi odkryciami z fizyki, połączone z wyobrażaniem sobie, jak mogłyby wyglądać cztery wymiary, ale absurdalne, śmieszne, trącące myszką na tysiąc sposobów, ale wdrożone w całą literaturę. Bo fragmentem literatury jest kwestionowanie porządków, tworzenie wszystkiego na nowo dookoła. Jak sobie pomyślę o Cyberiadzie Lema, to zobaczcie, to jest kolejna absurdalna twórczość. Wiecie, uwielbiam ilustracje, nie wiem, kto ma to wydanie, ale ja uwielbiam ilustracje do tej książki. Przeglądałem je nieraz jako dziecko. No i właśnie, nie wiedziałem, słuchajcie, że to jest dziecinna, że to jest trudna literatura. Dla mnie to była literatura, która była przedziwna i absurdalna. Uwielbiałem Klepacjusza i zapomniałem już dwie główne postacie z Cyberiady i z Bajek Robotów. Ale wiecie, otwieram fragment tej książki, a tam mam ognionogich. Tak? Cóż to za piękne słowotwórstwo Lema. My możemy się zastanawiać, czy było inspirowane gdzieś tam Leśmianem i tak dalej, ale to nie zmienia tego, że mamy do czynienia z królem, globaresem i mędrcami. My mamy do czynienia z takimi fragmentami, jak tutaj. Megiery gradował się widząc, jak krzepnie duch w narodzie, kiedy przejeżdżając ulicami karocą, w kształcie pancernika widział wiwatujące tłumy i łaskawie pozdrawiał je ruchami ręki monarszej. One zaś na wyprzódki wołały: hucha, dobrze jak, i tak dalej. To trąci myszką. To jest absurdalne, to jest dziwne, ale to sprawia, że kochamy tego typu literaturę na tysiąc sposobów. I od czasu do czasu każdy hardkorowiec jest też, wiecie, casualem. Ja bardzo lubię książki Pratchetta, choćby za ich humor, ale też za krytykę społeczną, która jest gdzieś tutaj ukryta w świecie dysku i za takie podważanie tego, co się dzieje. Słuchajcie, jest taki fragment o butach, który świetnie wyraża problemy i los biednego w stosunku do bogatego. Jest często i chętnie podawany gdzieś tam jako jeden z cytatów właśnie z Pratchetta. I wiecie, w ten sposób my przechodzimy pomiędzy różnymi porządkami tutaj dookoła i możemy wykorzystywać ten absurd właśnie jako fragment literatury. Zresztą jak się zastanowimy nad tą naszą literaturą absurdalną, no pomyślcie o Fredrze.
Przecież to jest wyśmiewanie się wprost niemalże tutaj z ludzi, którzy żyli, byli jego współczesnymi, tak? I to jest chyba też coś ważnego, że ta, wiecie, literatura poprzez śmiech stara się podważyć pewne rzeczy, które wydają się, wiecie, nieszczere na różne sposoby, tak? I zobaczcie, jak ten absurd potrafi po prostu mówić halo, halo, czy ta hierarchia jest naprawdę dobra? Halo, halo, czy to wszystko jest dobrze poukładane w tej naszej kulturze? Może powinniśmy to wszystko jeszcze raz przemyśleć, jeszcze raz się nad tym zastanowić. Może nasz świat jest po prostu bardziej absurdalny niż literatura. I słuchajcie, stąd chciałbym przejść do roli biblioteki i bibliotekarzy, ale też do tego, co możecie robić. Ja was bardzo mocno zachęcam do tego, żeby zapraszać ludzi do tworzenia literackich kolaży. To jest prosta rzecz, którą można zrobić. Ja was bardzo zachęcam do tego, żeby biblioteki były takim miejscem, gdzie, nie wiem, we współpracy z lokalnymi fundacjami tworzycie otwarte mikrofony. Gdzie rozmawiacie właśnie z podcastami, z podcasterami i podcasterkami, gdzie szukacie tych swoich lokalnych twórców i twórczyń, wiecie, BookTalku, Bookstagramu, gdzie łączycie, gdzie po każdym spotkaniu literackim jest też na przykład, nie wiem, turniej jednego wiersza czy slam, co też spowoduje, że ludzie będą mogli sami próbować tą literaturą żyć, a nie tylko ją odbierać. Zachęcam was mocno do tworzenia i wiem, że są dookoła was kluby pisarskie. Słuchajcie, na terenach wiejskich jedną z fantastyczniejszych rzeczy są koła gospodyń. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. To, kiedy ludzie się spotykają razem i wiecie, rozmawiają, to jest coś bardzo ważnego. Przy związkach wyznaniowych pojawiają się, wiecie, kluby czytania świętych pism tutaj. I to też jest jakiś sposób na literaturę. Czemu przy bibliotece nie miałoby być, wiecie, klubu książki, klubu piszących tutaj w ten sposób? Bardzo was zachęcam, kiedy czytacie nowości, kiedy tworzycie nowości, słuchajcie, obserwuję TikToki bibliotekarskie, macie swoich influencerów i influencerki. I to, co jest bardzo ciekawe, to że w pewnej chwili, słuchajcie, ludzie, którzy wchodzą w właśnie z takiego, wiecie, bibliotekarski TikTok, kiedy wchodzi w rozmowę z młodzieżą, nagle okazuje się, że zaczyna zamawiać więcej mang do siebie, tak? Bo mówi, bo czytelnicy i czytelniczki po prostu ich proszą, słuchajcie, macie to, a macie tamto, bo my to czytamy. Bo może to macie u siebie. Nagle pojawia się więcej tej literatury młodzieżowej. Nagle pojawia się więcej takiej literatury, którą rzeczywiście czyta młodzież. I to jest ich punkt wejścia i punkt rozmowy z kimś, kto jest, wiecie, doświadczonym bibliotekarzem czy bibliotekarką. Nie bójcie się komiksów w bibliotece. One też są tam bardzo mocno potrzebne. Rozbudowujcie tą swoją bibliotekę pod tym kątem. Mieszajcie ze sobą harlekiny i reportaże, tak jak mówicie tutaj. Twórzcie, bądźcie takimi inicjatorami warsztatów dla piszących. Takich, które nie będą ich oceniać, które nie będą ich wyśmiewać, ale które będą im pokazywać, jak tutaj można, wiecie, tworzyć literaturę. Jak się zastanowicie, to większość dobrych filmów ostatecznie okazuje się być filmami opartymi na książkach. Ale do tego, żeby powstał, żeby, wiecie, ten obieg działał, jest potrzeba bardzo dużo takiej otwartości na tworzenie wspólnej literatury. I ja myślę, i przechodząc już tutaj do roli, bo chciałbym jeszcze, wiecie, odpowiedzieć na wasze pytania, czy przeczytać parę komentarzy tutaj. Jakbym miał powiedzieć, jaka jest rola bibliotekarza i bibliotekarki w XXI wieku, jaka jest rola bibliotek, to ja myślę, że to jest bycie sojusznikiem społeczności literackich, bycie sojusznikiem i miejscem spotkań ich, bycie takim miejscem, gdzie ludzie mogą czytać lokalnie i pisać lokalnie. Gdzie ci ludzie są w takim nieustannym dialogu. Tego się nie da zastąpić. Wy jesteście miejscem, które chroni książki, ale jeszcze bardziej jesteście miejscem, w
którym te społeczności literackie mogą sobie działać na zupełnie innych zasadach niż szkoła, choć powiem wam, że biblioteki szkolne też bardzo dużo potrafią tutaj zdziałać fantastycznego tutaj, bo właśnie są blisko młodzieży tutaj. Ale wy jesteście tym innym miejscem. Kiedy ostatnio w sztuczną inteligencję, słuchajcie, wpisałem bibliotekarz, wyskoczyła mi bibliotekarka i to była zupełnie magiczna osoba. Absolutnie magiczna. I to jest jakiś, wiecie, obraz bibliotekarza czy bibliotekarki w naszej kulturze. Wy jesteście opiekunkami i opiekunami absurdu. Wy jesteście tymi ludźmi, u których można coś przeżyć, pójść po książkę, ale także ludźmi, którzy mogą być powiernikami piszących, ludźmi, którzy mogą być przestrzenią dla piszących i czytających tutaj, niezależnie od tego, jaka literatura ich fascynuje, niezależnie od tego, czy są casualami, czy są hardkorowcami, czy piszą na Wattpadzie, czy piszą literaturę uznawaną i nagradzaną, czy piszą recenzje na Lubimy Czytać, czy są na uniwersytecie. Mam takiego znajomego, który tworzy księgarnię dosłowną, swojego przyjaciela w Lublinie. To, co on mi opowiada, to przede wszystkim to, że ludzie przychodzą i lubią porozmawiać o książkach. I tego nie zastąpi żadna sztuczna inteligencja. I tego nie zastąpi żaden Netflix, tego nie zastąpi żadne kino, tego, że wy jesteście miejscem, gdzie literatura jest żywa. I ten absurd nie czytać, to jest absurd także nie pisać. Absurd nie czytać i absurd nie pisać to to samo. Absurd nie mieć społeczności literackiej, dodałbym do tego wszystkiego. Nieoczywiste sposoby na literaturę tak naprawdę są najbardziej oczywistymi i banalnymi sposobami na literaturę i jednocześnie bardzo ważnymi. Na świecie niedawno była pandemia. Tuż za naszymi granicami jest wojna w Ukrainie. Ludzie potrzebują absurdu, ludzie potrzebują eskapizmu, ludzie potrzebują innych ludzi, ludzie potrzebują książek, które opowiedzą im o świecie w sposób, w których odnajdą jakieś drogi dla siebie, jakieś wartości dla siebie, w które podważą im świat, o którym myśleli, że jest tylko i wyłącznie taki i niezmienny. I wszystkie te elementy, wiecie, twórczości literackiej są bardzo, bardzo ważne i potrzebne tutaj, a wy jesteście opiekunami i opiekunkami tego fantastycznego i po prostu w zasadzie w całości absurdalnego świata literatury. No bo koniec końców to jest tylko parę literek, kilka głosek, które znaczą tak wiele. To jest niesamowite, jak kilka oddechów, jak kilka słów może wiele zmienić w człowieku i jak wiele mu potrafi poukładać w życiu codziennym i w tym, kim jest i kim będzie w przyszłości. I bardzo was dopinguję pod tym kątem. No i teraz słuchajcie, to jest taka przestrzeń, gdzie słuchajcie, być może uda nam się ogłosić, jakie wy absurdalne książki zgłosiliście tutaj, Olu, daj znać, ale też otworzyć tutaj na to, co mówicie i piszecie na czacie. To są fantastyczne rzeczy. Słuchajcie, ktoś tutaj pisze, Elżbieta, potrzebujemy wspólnoty w czytaniu i spotkaniu. Polecacie sobie Babcia Rabuś, Pan Smrodek, a później Kraina Chichów, Karola, Agata i Beata tutaj piszą. Tytus, Romek i Atomek oczywiście fantastyczny, o którym przypomina Beata. Mnóstwo tutaj ciekawych rzeczy powiedzieliście w tym czasie. Słuchajcie, wątpliwości, przemyślenia i to, co chcecie. Ja tutaj otwieram tę dyskusję jeszcze tutaj szerzej. Dawajcie znać, jak to wygląda z waszej strony. A może też napiszecie, co, bo może jest coś takiego, co tutaj wiecie, już wiedzieliście, ale teraz postanowiłyście, czy postanowiliście, że weźmiecie ze sobą gdzieś tutaj przy okazji tego naszego webinaru. Ja
to, co mogę jeszcze tylko powiedzieć, to to, że słuchajcie, to nie jest tak, że ja to wszystko zauważyłem. To jest tak, że na to wszystko, co ja tutaj opowiadałem, pracowała cała masa ludzi, a ja po prostu jestem tylko jednym z obserwatorów tego fantastycznego świata współczesnej literatury w Polsce i na świecie. Jestem po prostu w nim zakochany, więc opowiadam o tych wszystkich fantastycznych ludziach, którzy robią fantastyczne rzeczy i to jest jakiś fantastyczny przywilej w tym wszystkim. No dobrze, z waszej strony przemyślenia, wątpliwości, ja chętnie tutaj posłucham. Olu, czy my możemy ogłosić? Tak, tak. Jeszcze raz przesłałam link dla osób, które dotarły później i nie uzupełniły, a tutaj już pokazuję, jak wyglądają odpowiedzi dotychczasowe. I serdecznie zachęcam Was do stworzenia w swoich bibliotekach takich absurdalnych półek z okazji tegorocznej Nocy Bibliotek właśnie pod hasłem Absurd nie czytać. Wrzucimy też to na naszego Facebooka, ale już teraz widzimy, że bardzo dużo osób wpisało ofertę durka, bo te, które są pogrubione, znaczy, że dużo osób uzupełniło tę samą odpowiedź. Super. Fantastyczne tutaj. Zobaczcie, ja tutaj też co biorę u Was, zobaczcie, jest mnóstwo takiej też pokoleniowej gdzieś tam literatury, no jak buszujące w zbożu. Cieszę się, że pojawili się te Mersonowie, Alicja w Krainie Czarów oczywiście. Cieszę się, że jest Lem, ale Gombrowicz oczywiście tutaj jako ten nasz absurdalny tutaj, więc no, mnóstwo fantastycznych rzeczy, słuchajcie, podaliście i podałyście tutaj. I tak, mam nadzieję, że słuchajcie, uda się też, ja muszę powiedzieć, że Noc Bibliotek jest czymś takim absurdalnie pięknym. Bo to jest znowu, wiecie, taki moment, kiedy przychodzi się do biblioteki w zupełnie nieoczywistym momencie i to też powoduje, wiecie, nie wiem, czy słucha profesor Tyszczyk tutaj, który był moim promotorem i pod wieloma względami jest mentorem, ale fantastyczna była tutaj jedna z rzeczy, które też pokazywał, to jest Bachtin i słuchajcie, taka karnawałowość literatury. Czasem potrzeba nam tego, żeby to nasze czytanie było karnawałem, świętem czy brokatem, jak mówi Hallo to Revers. Czasem potrzeba nam tego, żeby rzeczywiście, słuchajcie, odpinało się od nas to wszystko, co jest taką codzienną hierarchią życia. Opatrujemy też dosłownie skaleczenie i rany. Ostatnio nie było pielęgniarki, a akurat dodatkowa apteczka jest w bibliotece szkolnej. Uwielbiam, słuchajcie, ten komentarz. Dzięki Elżbieto za niego. Pytania, wątpliwości? Lub przemyślenia własne? Poezja jest lekarstwem, bo pomaga wyrazić siebie. W naszej bibliotece w Józefosławie pod Warszawą otworzyłam zajęcia z elementami poezji o terapii. Ogromna otwartość naszej biblioteki pomaga ludziom wyrazić się poezją, nawet prostym wierszem. Tak, słuchajcie, literatura nie jest sama dla siebie. Literatura jest dla ludzi, żeby pomogli się wyrazić. Ja pamiętam taki esej Odena, gdzie Oden tak definiuje, słuchajcie, potrzebę literatury. Pielęgniarka mówi, daj mi coś człowiekowi, któremu ja nie mogę pomóc. Tak? To jest jeden z pomysłów na literaturę. My często jesteśmy, wiecie, literatura często jest tam, gdzie jest mnóstwo beznadziei, gdzie jest mnóstwo tego, że po prostu nie wiadomo, co ze sobą zrobić. I literatura jest tam. Dzięki bardzo. Tutaj myślę, że te gratulacje dla Agnieszki też tutaj i dla tego przykładu, który robicie. No i dzięki Wam też. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie to często, ale to powinno wybrzmiewać. Dzięki Wam za tworzenie tych społeczności literackich u siebie. Na walentynki w całej szkole wywieszamy cytaty i wiersze o miłości. To też jest, słuchajcie, super, kilka słów naprawdę to potrafi opowiedzieć w świetny sposób. Słoń mrożka. No właśnie, słuchajcie, przyznam się Wam, że w mojej domowej biblioteczce nie mam mrożka, ale jakby oczywiście to jest taki twórca absurdalnej literatury, który no, jest mistrzem w absurdzie i w opowiadaniu o społeczeństwie poprzez absurd, więc
Więc tak, zdecydowanie. My robimy spotkania z poezją na walentynki, już cykliczne. Super. Ja Wam jeszcze coś poradzę. Słuchajcie, to z doświadczenia organizatora tutaj. Jeśli robicie spotkanie literackie, jeśli chcecie, żeby na tym spotkaniu byli ludzie, ogłoście przy nim, czy turniej jednego wiersza, czy turniej krótkiej prozy, czy nawet otwarty mikrofon. Zobaczycie, że ludzie przyjdą i też zaczną czytać swoje własne rzeczy, jak tylko się zorientują, że u was mogą to robić. Bo jedno to jest przyjść na wybitnego pisarza, pisarkę, drugie to jest po prostu przeczytać swoją własną twórczość. Literatura może być plasterkiem terapeutycznym, pisze Anna, na wiele problemów, wyzwań od juniora do seniora. Tak. Słuchajcie, chyba najtrudniejsza literatura staje się, kiedy jest przymusem, kiedy jest listą lektur, kiedy jest wymogiem. Oczywiście my potrzebujemy tej literatury po to, żeby mieć jakieś wspólne przeżycie. Na przykład jako, wiecie, jako Polacy, tak? Potrzebujemy wspólnej literatury, dzięki której my jesteśmy się w stanie, wiecie, dogadać. Niejedną osobę niezwiązaną z literaturą słyszałem, która, wiecie, będzie cytowała Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Albo fragment Szymborskiej, tak? Tutaj my potrzebujemy takiej literatury, która jest wspólnym doświadczeniem. Ale właśnie potrzebujemy też takiej literatury, która po prostu dobrze wyraża ludzi z tego pokolenia. Ona wcale nie musi być stworzona w tym pokoleniu, ale dobrze wyraża ludzi z tego pokolenia. I jeśli miałbym jeszcze, słuchajcie, jeśli miałbym jeszcze tutaj coś wyrazić w tym wszystkim, w podejściu do takiego czytania literatury, wiecie, klasycznej, dojrzałej, to ja najwięcej takiej literatury zacząłem czytać, kiedy zacząłem tworzyć swoje własne teksty literackie. I wiecie, inaczej się czyta, kiedy traktuje się tę literaturę też jako taką podpowiedź kogoś, jak on próbował zapisać tę literaturę. Dużo lepiej też widziałem to na warsztatach właśnie z Olą Korczak, z slamerką znaną jako Wiosna. Rozumie się środki stylistyczne, jeśli się nimi rozkłada nie wiersz, słuchajcie, który mamy przeczytać, ale wiersz, który mamy napisać. Wtedy rozumie się, po co się tworzy onomatopeję, po co się robi metaforę, po co stosuje się aliterację i mnóstwo innych rzeczy. No bo rzeczywiście, wiecie, wtedy my możemy wypróbować to jak sztukę piłkarską niemalże. Dlatego propaguję Tydzień Zakazanych Książek. Słuchajcie, Tydzień Zakazanych Książek bardzo mi się podoba tutaj w całości jako nazwa. Jestem za, to ja też będę propagował. Beata, podeślij mi, o czym jest Tydzień Zakazanych Książek, że bardzo mi się podoba. Wyprawka pierwsze wiersze na oddziałach położniczych, mega pomysł. O, też myślę, że to by było fantastyczne, słuchajcie, jako akcja promowania literatury. Kilka tych pierwszych wierszy, które można przeczytać jako młody rodzic. Nieraz się szuka i zastanawia nad tym, jakby jakaś biblioteka to zrobiła, myślę, że by się przyjęło. Czy można jeszcze zobaczyć nasz wspólny metimeter? Zrobię screen. Już pokazuję, ale też na pewno wrzucimy to na naszym Facebooku. Już pokazuję. Jestem ciekaw, czy coś tu się zmieni. A jako, słuchajcie, człowiek zajmujący się literaturoznawca, czy ja mogę, Olu, wypowiedzieć się jako literaturoznawca? Jasne, słuchamy. Okej. Zobaczcie, jak wiele absurdalnej literatury jest też krytyką społeczną. Mistrz i Małgorzata, Ferdy Durkę, tutaj właśnie Pratchett, mnóstwo tego typu literatury, czy nawet, wiecie, Cyberiada. To jest mnóstwo takiej literatury, które właśnie stara się w jakiś sposób, wiecie, podważać hierarchię, zmieniać wartości, pracować z nimi. Absurd jest fantastyczny właśnie do czegoś takiego, czy Tuwim tutaj wspomniany. To jest mnóstwo takiej literatury właśnie tego typu, która pracuje nad naszą hierarchią wartości gdzieś tutaj. Słuchajcie, no to myślę, że tyle z mojej strony.
Mam nadzieję, że nie zagadałem całości, nie zagadałem pytań, ale to, co działo się na czacie, naprawdę było bardzo ciekawe. Ja bardzo dziękuję. Dzięki, Julia, tutaj za miłe słowa. Tutaj, no i cóż, no, dziękuję za zaproszenie, Olu, tutaj i całej waszej organizacji za to, że mogłem tutaj porozmawiać o takim pomyśle na absurdalną literaturę.